widzowie dołączają, więc pora rozpoczynać. Justyna Dobrosz, portal Sady24. Witam Państwa na spotkaniu dotyczącym startu wegetacji w sadach jabłoniowych. Skupimy się dzisiaj na gali, na Red Deliciousie, na ograniczaniu chorób kory i drewna. Omówimy też kwestie statystyczne, powierzchnię polskich sadów, strukturę odmian. Pan Adam będzie mówił też o bazie przechowalniczej. I teraz już oficjalnie jest mi bardzo miło przywitać pana Marcina Piesiewicza. Pan Marcin, tak jak wspomniałam, prywatnie sadownik, doradca, wspiera nas na portalu Sady24. Dobry wieczór, panie Marcinie. Dobry wieczór wszystkim. Oczywiście też jest nam bardzo miło gościć pana Adama Paradowskiego, prezesa wydawnictwa Plant Press. Pan Adam będzie dzisiaj mówił o powierzchni i strukturze odmian polskich sadów jabłoniowych. Panie Adamie, witamy. Witam wszystkich, dobry wieczór. Oczywiście zanim przejdziemy do wystąpień naszych dzisiejszych gości, krótko o przebiegu spotkania. Najpierw zaproszę na wykład pana Adama Paradowskiego, później gala Red Delicious, pan Marcin Piesiewicz. W trzeciej części dyskusja z naszymi gośćmi z wykorzystaniem pytań z czatu. Dlatego zachęcam wszystkich Państwa, aby zadawać pytania. Potem będziemy dyskutować. Warto też komentować i rozmawiać z pozostałymi uczestnikami. Na koniec miła niespodzianka, sadowniczy quiz wiedzy. Dzisiaj do rozdania 6 programów ochrony roślin na rok 2024 od wydawnictwa Plant Press. Oczywiście witam też widzów na Facebooku, jest mi bardzo miło, że Państwo jesteście z nami, ale jak zwykle zachęcę, dołączcie do nas, tutaj możecie komentować, zadawać pytania i wziąć udział w quizie. Ja za chwilę też umieszczę link do logowania pod transmisją. A teraz już nie przedłużając, pana Marcina poproszę o chwilowe wyłączenie kamery i mikrofonu, a ja zaproszę na wykład, na wystąpienie pana Adama Paradowskiego na temat wyników badań, jeśli chodzi o powierzchnię, na jakiej uprawiamy jabłonie, jakie są te odmiany. Będzie pan Adam mówił również o bazie przechowalniczej. Ja już oddaję głos. Proszę zadawać pytania i do zobaczenia za chwilę. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. No, taki mamy termin tego webinarium wyznaczony wcześniej. Dzisiaj oczywiście większość z nas myślami czy osobiście, tak jak chociażby nasze redakcje, były obecne podczas protestów zarówno tutaj na Siódemce z sadownikami z Grójca, jak również w Warszawie i w innych miejscach, gdzie te rolnicze protesty się działy. Także ze wszystkich sił trzymamy kciuki za powodzenie tych wszystkich rozmów. Mamy nadzieję, że to się skończy w sposób taki, który przede wszystkim zadowoli zarówno rolników, jak i sadowników. Dzisiaj, proszę Państwa, parę słów na temat takiego wstępu, zanim przejdziemy do tego zasadniczej części naszego webinarium, gdzie Marcin opowie o tym, jak wygląda obecnie sytuacja z galą, z Red Deliciousem, jakie są zalecenia i proszę Państwa, no, żeby zastanowić się nad tym, jakie są te zalecenia, dlaczego właśnie mówimy o gali, przede wszystkim w tej naszej prezentacji dzisiaj, to warto spojrzeć, trochę cofnąć się do tyłu. Przypominam, że w tym roku takie niechlubne 10 lat rosyjskiego embarga to są rzeczy, które wpłynęły na to, jak zmieniało się polskie sadownictwo, jak zmieniło się polskie sadownictwo. No i pierwsze pytanie, jakie sobie zawsze zadajemy, zadaje sobie branża, zadają sobie sami sadownictwo, ile tych hektarów, proszę Państwa, tych sadów jabłoniowych w Polsce mamy. Oczywiście takim najważniejszym znacznikiem dla wszystkich to są dane, które prezentowane są przez Główny Urząd Statystyczny. Przypominam, że te wszystkie dane docierają do wszelkich urzędów, jakie mamy zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. I tu, proszę Państwa, na dwie rzeczy chciałem zwrócić uwagę. Tutaj tak między 20 a 10 tysięcy hektarów co roku nam się zmienia ta struktura. Proszę Państwa, w roku 2021 według GUS-u mieliśmy jabłoni 160 tysięcy hektarów, w 2022 151 tysięcy. Trochę to dziwnie wygląda, bo to nie jest zboże, to nie jest, nie wiem, rzepak, gdzie te areały tak skaczą, więc tutaj no, pytanie zawsze do GUS-u, skąd takie różnice się biorą. Kiedyś no, przez wiele lat mówiło się, że mamy te uprawy na poziomie 175 tysięcy hektarów. Jeżeli byśmy popatrzyli na 2018-2020, to nagle by się okazało, że 25 tysięcy hektarów sadów gdzieś jabłoniowych zniknęło. Możliwe? Nie bardzo.
Jeżeli, proszę Państwa, popatrzymy na to źródła tych informacji, no to oczywiście to o tym GUS-ie, o którym już wspominałem. GUS też w swoich opracowaniach podaje, ile mamy tych gospodarstw sadowniczych. To nawet w kontekście tego, co działo się dzisiaj w Warszawie, działo się w różnych miejscach w Polsce, jak duża jest ta branża sadownicza, ilu tych producentów owoców w Polsce mamy. Według GUS-u ilość gospodarstw z drzewami owocowymi, czyli nie tylko z jabłoniami, to jest prawie 100 tysięcy tych gospodarstw ze średnią wielkością 2,4 hektara. Natomiast od jakiegoś czasu, proszę Państwa, dużo bardziej precyzyjne dane i to każdy z Państwa może sobie sprawdzić, wystarczy wejść na stronę ARMiR-u, wpisać rejestr upraw, gatunek, na przykład jabłoń, rok 2023, na przykład swoją gminę, tak? I jeżeli popatrzymy w tej gminie, no to możecie Państwo zobaczyć, ile hektarów z danej gminy zostało zarejestrowanych do dopłat bezpośrednich. Oczywiście jeszcze w 2022 roku to było 91 tysięcy, w 2023 roku ten rejestr pokazuje, że to jest ponad 101 tysięcy hektarów. Oczywiście myślę, że będzie ich więcej, bo to jest też kwestia uzupełnienia tej bazy przez samych sadowników. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, to są najbardziej rzetelne dane, jakie w tej chwili posiadamy, no bo one są nie dosyć, że raportowane przez samych sadowników, to również one są najbardziej sprawdzalne, tak? I tutaj, jeżeli popatrzymy na te 101 tysięcy hektarów z ARMiR-u, przypominam, a GUS mówi o 150 tysiącach hektarów, no to numerem jeden jest zdecydowanie województwo mazowieckie, bo to jest 47,5 tysiąca hektarów. I proszę Państwa, na drugim miejscu jest, tutaj mamy województwo świętokrzyskie, prawie 17 tysięcy hektarów, województwo lubelskie i województwo łódzkie, tak? Także można sobie to prześledzić. Nam się udało jako redakcja czasopisma MPS-SAT i portalu SAT24 poprosić ARMiR, żeby nam powiedział też, ile to tych osób, czy tych gospodarstw zgłosiło akces. I proszę Państwa, te 101 tysięcy hektarów sadów zostało zgłoszonych przez prawie 33,5 tysiąca gospodarstw. No i co to znaczy, jeżeli sobie to podzielimy, to wychodzi na to, że średni sad jabłoniowy zgłoszony przez sadowników do ARMiR-u na gospodarstwo to było tylko około 3 hektarów, bardzo niedużo. Jeżeli, proszę Państwa, dla porównania tylko w tej chwili wszyscy mówimy o gruszach, o tym, co się dzieje na tym rynku, więc proszę Państwa, grusz w tym rejestrze ARMiR jest niecałe 4 tysiące hektarów, według GUS-u jest o 1,5 tysiąca hektarów więcej, natomiast tu mamy 3 tysiące gospodarstw czy producentów, którzy te grusze zdeklarowali, to znaczy, że ten taki średni osad gruszowy to jest troszkę ponad 1 hektar. Także proszę Państwa, to jeżeli chodzi o statystyki hektarów, natomiast też w ramach tego projektu, w którym pracowaliśmy, no staraliśmy się sprawdzić, tu też z dużą pomocą, między innymi pana Marcina, znaleźć informacje o tym, jak wygląda to zorganizowanie rynku. No, oceniamy je na 20%, tak mówią też organizacje branżowe, no ale tych samych grup, czy szerzej mówiąc organizacji, mamy też spółdzielnie, mieliśmy łącznie 90, przy czym na dzień dzisiejszy z różnych przyczyn 15 z nich no, przestało działać. Mamy znane bankructwa, mamy sytuacje, gdzie te po prostu obiekty przestały przechowywać jabłka, jest prowadzona inna działalność. I proszę Państwa, jeżeli w tym takim szczytowym momencie to te 90 organizacji miało prawie 330 tysięcy ton możliwości przechowywania w swoich obiektach, to są oczywiście jakieś szacunki. Co ciekawe, ani ARMiR, ani żadna organizacja branżowa, ani IRGZ, nikt takich danych nie prowadzi, więc to są nasze szacunki chyba jedyne, które są i to jest jakaś podstawa do dyskusji. Natomiast jak policzymy te, które zostały na rynku, które pracują, działają, no to proszę Państwa, mamy 244 tysiące, przyjmijmy 250 tysięcy, to jest tak wygląda dzisiejsza baza przechowalnicza, powiedzmy aktywna w grupach, a te 82 tysiące, no niestety były 2 czy 3 duże albo olbrzymie obiekty, które po prostu po 10, po 15 tysięcy ton miały mocy przechowalniczej i niestety nie są dostępne. Natomiast żeby popatrzeć, ile to, proszę Państwa, my możemy mieć tych gospodarstw, które będą miały te jabłka przechowania, to proszę Państwa, weźmy sobie taki rok 2022, jak mieliśmy 1 400 000 ton w przechowalniach. Zakładamy, że powiedzmy w grupach, w samych obiektach grup, nie u ich członków, mamy 250 tysięcy, no to na gospodarstwa indywidualne zostaje nam, proszę Państwa, 1
170 tysięcy ton. Jeżeli przyjmiemy tylko, że mamy 400 ton w gospodarstwie, tych, tak powiedzmy, 4 takie setki komory, no to mamy prawie 3000 gospodarstw, w których te komory są do otwarcia. To są te 3000 osób, które muszą zdecydować, otwieram, nie otwieram, sprzedaję. Ale jak weźmiemy sobie, proszę Państwa, 200 ton na gospodarstwo, no to widzimy, że tych obiektów jest prawie 6000. Też pokazuje o tym, jak to rozdrobnienie i jak trudno jest wykonywać takie szacunki, no bo na koniec tego wszystkiego, mówię, część z tych indywidualnych gospodarstw jest zrzeszonych w grupach, te dane są dostępne dla organizacji, one jakoś to sobie planują, natomiast duża część z tych gospodarstw to są gospodarstwa nigdzie nie zrzeszone. No i mówię, jeżeli na 1 grudnia mielibyśmy tych zapasów poza grupami, tam nie wiem, 1 170 000, to mamy prawie 3000. Jeżeli na przykład taki mieliśmy rok 2021, było prawie 1 700 000, to były rekordowe zapasy zgromadzone w naszych chłodniach, no to takich obiektów było, proszę Państwa, 3600, znaczy takich gospodarstw 3600. Także to też pokazuje skalę tego, ile to tych osób nagle podejmuje decyzję, sprzedajemy czy nie sprzedajemy. Także tak wygląda, proszę Państwa, struktura tych naszych gospodarstw, czyli GUS 95 tysięcy gospodarstw, dane te armirowskie 33 tysiące, tych grup mamy powiedzmy około 70. Tak wygląda struktura tego naszego, tej naszej produkcji. I ona oczywiście no, przez te ostatnie 10 lat, jak powiedziałem, od czasów, kiedy nie możemy wysyłać na rynek rosyjski, mocno się zmieniła i te dwa zdjęcia, te dwie odmiany na tych zdjęciach to wcale nie są przypadkowe. Takie dane jedyne, jakie mamy, proszę Państwa, bardzo szczegółowe, to są dane GUS-owskie. GUS co 5 lat, w 2017, a teraz w 2023, wykonuje tak zwane szczegółowe badania sadła. Jak dobrze pamiętam, to jest na próbie 200 gospodarstw. One są bardzo, bardzo szerokie. Oczywiście mamy też dane, które Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych przygotowuje, prezentuje do WAP-y, tylko pamiętajmy, że to są zbiory, a nie struktura odmianowa. Tam nie jest pokazana, jak wygląda ilość odmian zebranych, ale ja o tym za chwilę opowiem, to nie do końca jest to, co mamy faktycznie w sadach. No i oczywiście mamy, proszę Państwa, dane z organizacji branżowych, mamy nie tylko pojedyncze organizacje, ale stowarzyszenia, gdzie takie powiedzmy tych organizacji jest kilka. No i proszę Państwa, jak to wyglądało, jeśli chodzi o GUS w tym 2017? Te dane były w 2017 przygotowane, natomiast zaprezentowane w 2018. Też mamy dane z 2023 roku, ale GUS zapowiada, że pokaże je prawdopodobnie w czerwcu, w lipcu dopiero tego roku. No i oczywiście to nie jest żadne zaskoczenie, 21,6% w 2017 roku to był Idaret. Cała grupa Jona Golda łącznie z Princem i z Jona Goredem to było 17,5%, na trzecim miejscu Champion, Legal, potem mieliśmy Goldena i tylko 5%, proszę Państwa, wtedy stanowiła Gala, o której dzisiaj mówimy. Ten cały Red Delicious, który właściwie nie był tutaj liczony. Gloster 5% i potem inne odmiany. Natomiast dużo ciekawiej, proszę Państwa, wygląda, jak spojrzymy sobie też coś, co bardzo się przydaje, to znaczy wiek tych poszczególnych kwater. Jak popatrzymy sobie na przykład na rozkład poszczególnych odmian, no to zobaczcie Państwo, kwatery starsze od 5 do 14 lat i powyżej 14 lat to było gro Aydareta. W Jona Goldzie było dosyć dużo, po prawie 26% to były najmłodsze nasadzenia. Pamiętajmy, że to był wtedy, mówimy o roku 2017, głównie Prince. Ale zwróćcie Państwo uwagę, najwięcej młodych sadów w tym czasie to właśnie było w Galii. Tutaj pan Andrzej bardzo słusznie, Aleksander, przepraszam, zauważył tu w komentarzu, że te zmiany następowały no, sukcesywnie. Także jak Państwo zobaczycie za chwilkę, to troszkę się zmieniło też w tych badaniach, które my przeprowadziliśmy. Także zdecydowanie widać skutek tych dyskusji na temat, jeszcze wtedy z profesorem Eberhardem Makoszem, na temat tego, że właśnie Aydaret, nie mamy tego rynku, trzeba szukać gali, trzeba szukać nowych odmian i to jest właśnie widoczne z tym kilkuletnim opóźnieniem, jeżeli chodzi o zmianę struktury nasadzeń. I tak, proszę Państwa, jeżeli popatrzymy sobie, ja to przygotowaliśmy w bardzo podobny sposób, jak to na przykład zrobili parę lat temu, jak to przygotowali Amerykanie,
Oni mówili o tak zwanych odmianach podstawowych. W naszym przypadku, no tak sobie pozwoliliśmy tutaj podzielić te nasze odmiany, te podstawowe około 33% w 2022 roku na podstawie VAT-owskich danych. Tu mamy Champion, Ligo, Yonagold, Yonagored, Gloster i Daret. Odmiany nowe, one nie są nowe pod względem tym, że pojawiły się gdzieś na rynku nowe, ale mamy ich sporo tutaj nowych sportów, klonów ciekawych i one były też odmianami, które generalnie moglibyśmy, czy możemy wysyłać na dalekie rynki. To przede wszystkim jest Gala, cała grupa Gali, właśnie Red Delicious i jego klony, Red Yona Prince, no i Golden Delicious. Mamy takie odmiany, które nazwaliśmy tradycyjnymi, natomiast tu widzimy Cortlanda, Lobo, Bosco, Boyken, Shara, Reneta, to są te odmiany, które jest ich zdecydowanie najmniej w nasadzeniach, natomiast też mają swoich klientów, wielokrotnie osiągają dobre ceny, więc część sadowników po prostu w dalszym ciągu je utrzymuje, nawet myśli o tym, że może coś dosadzić, chociażby w przypadku Boskopy. No i pojawia się, proszę Państwa, coraz więcej, głośno jest o nich, natomiast jeśli chodzi o ich udział, to mówimy o promilu całej produkcji. Tu kilka przykładów, Cameo, Magic Star, niedawno pokazany przez grupę Streamosat, Pola, którą ma grupa Rajpol, no i ostatnio jedna z firm szkółkarskich, też bardzo duża premiera, bardzo ciekawej odmiany, chociażby Snapdragon. Tych odmian jest dużo więcej, jeżeli kogoś tam pominąłem, to bardzo przepraszam, ale to są głównie przykłady tego, jak to wygląda, więc zwróćcie Państwo uwagę, te odmiany prawie 60%, 70% to stanowią te odmiany podstawowe i odmiany nowe eksportowe. Jeżeli popatrzymy sobie, jak to postrzega świat podczas sprawozdania, które jest przygotowywane w sierpniu na konferencji Prognosfrut, no przepraszam za angielski literał, to jest żywcem zdjęty slajd właśnie z prezentacji Prognosfruta, żeby nie było, że coś przy nim grzebaliśmy. Tak zwane inne odmiany, proszę Państwa, to jest 33% z 4 milionów, czy w tym roku oficjalnie jest dane, skończyły się na 3 miliony 800. Mamy 33 miliony, są odmiany tak zwane inne. Wychodzi na to, że najwięcej, proszę Państwa, produkujemy, czy mieliśmy zebrać w tym roku Golden Deliciusza 11%, Championa 10%, Gali 10%, Aidareta 9%, Red Yona Prince'a 9%, Nigola. Tak to, proszę Państwa, polską produkcję jabłek odmianowo widzą inni przez pryzmat konferencji, jeżeli chodzi o Prognosfrut i Światową Organizację Producentów Jabłek i Gruszek, czyli właśnie WAPE. Proszę Państwa, pojawiła się taka inicjatywa, żebyśmy spróbowali namówić Państwa i też organizacje producenckie, żeby podzielić się swoimi informacjami, żeby zobaczyć, jak ta struktura się zmieniła. Ankieta anonimowa do poziomu gospodarstwo, ile hektarów, jaka struktura, ile której odmiany Państwo macie. Też prosiliśmy o bazę przechowalniczą, no i kod pocztowy, żeby mniej więcej porównać to powiedzmy z bazami armirowskimi. I jak to wyszło? Mieliśmy 372 poprawnie wypełnione ankiety. Ja wszystkim, którzy może są dzisiaj z nami i te ankiety wypełnili, bardzo dziękuję. 97% to byli sadownicy indywidualni, organizacje producenckie 3%. I tak podliczyliśmy, to było ponad 7 tysięcy hektarów, czyli jak uważam na pierwszy rok takiej inicjatywy, która nie była robiona przez żadne instytucje, tylko właściwie przez taki projekt. Myślę, że to są bardzo dobre wyniki. Mieliście Państwo okazję poczytać o tym we wszystkich mediach branżowych, były regularnie komunikaty, pokazywaliśmy to wszystko i parę jeszcze statystyk, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o te gospodarstwa. Te indywidualne gospodarstwa miały 3747 hektarów i tu ciekawostka, bardzo dużą bazę przechowalniczą. No i proszę Państwa, tu mieliśmy tą ilość ankiet 363, to znaczy, że średnio było ponad 10 hektarów, to znaczy, że producenci więksi, ci, którzy moim zdaniem no, w profesjonalny sposób zajmują się sadownictwem, bo niestety no, musimy się zgodzić z tym, że mamy bardzo dużą grupę tych tak zwanych dwuzawodowców, gdzie mają niewielkie te sady i to jest przy okazji takie zajęcie. Natomiast myślę, że tutaj patrząc po prostu na te statystyki, tu widzimy, że te gospodarstwa no, były duże albo bardzo duże, jeżeli na polskie warunki. 9 ankiet mieliśmy z organizacji producenckich, 9 z tych 75, no mogłoby być lepiej, ale oczywiście też cieszymy się, że przynajmniej tyle dostaliśmy. Te organizacje
wśród swoich członków mają 3300 hektarów, ich baza przechowywcza to jest 50 tysięcy ton. Także to było, także myślę, że to dosyć reprezentatywna próba pokazująca polską statystykę. I proszę Państwa, będzie można to sobie sprawdzić na stronie, gdyby ktoś chciał, natomiast proszę Państwa, nie ma zaskoczenia, tutaj widziałem sobie, tak podglądałem w komentarzach, oczywiście zdecydowanym liderem, ja to zaraz pokażę procentowo, to był Prince, na drugim miejscu Gala, na trzecim mimo wszystko na pudle się jeszcze Ajdaret załapał, na czwartym miejscu Champion, potem Golden i tu jest ciekawe, bo we wszystkich statystykach WAPOWSKich pokazujemy, że w przechowalniach, czy gdzieś mamy najwięcej Goldena, zawsze można dyskutować, czy faktycznie mamy 200 czy 300 tysięcy ton Goldena na początku sezonu. Legal i po kolei inne odmiany. Tu będzie za chwilę widać to, myślę w lepszy sposób. Także proszę Państwa, można powiedzieć tak, 80% areału z tego, z tych ankiet, które Państwo i Państwa koledzy i koleżanki wypełnili, to zajmowało 6 odmian. No i to oczywiście jest numerem 1, tak jak powiedziałem, jest Prince, to jest 18%, czyli praktycznie co piąty sad to jest z Prince'em. Myślę, że z tym Państwo się zgodzicie, bo gdzie by nie pojechać, no to w tym momencie widzicie Państwo, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o Galę, to Gala jest na drugim miejscu, w dalszym ciągu na równo z Ajdaretem. Pamiętajcie, że tego Ajdareta było bardzo dużo i mimo wszystko jeszcze duża część sadowników go utrzymuje, natomiast zdecydowanie, jeżeli ma coś iść pod piłę, to pewnie pójdzie Ajdaret, chociaż no zobaczymy po tym sezonie. Także zwróćcie Państwo uwagę, tej Gali bardzo przybyło, bo wcześniej pamiętacie Państwo, jeszcze 5 lat temu mieliśmy tej Gali 5%, to jest 17% i tu generalnie te sady też można powiedzieć są relatywnie najmłodsze, więc pewnie produktywność tych sadów jest najwyższa. To jest taka ciekawa też zależność, bo pytaliśmy sadowników, jak oceniali plony w tym roku i ponad 60% powiedziało o tym, że zdecydowanie były plony mniejsze, nawet 20-30% rok do roku. Natomiast ci, którzy mówili, że plony były dobre, tak takie same albo lepsze, to przede wszystkim mieli w swoich nasadzeniach właśnie Goldena, Galę, nie mieli tych triploidów jak Jona Goldy i to też świadczy o tym, że te sady są młodsze, w większej kulturze, bardzo intensywne, dobrze prowadzone, często pod siatkami, więc one też, no wiadomo, że tutaj to plonowanie w momencie, kiedy to wchodzi w pełni owocowania albo jest w pełni owocowania, jest lepsze niż te starsze sady i oczywiście one są dużo bardziej zadbane. Champion w dalszym ciągu około 10-11%. Mamy też, proszę Państwa, Goldena, Golden 10%. Mówię cały czas o tej grupie, którą mieliśmy w tych badaniach i 7%, proszę Państwa, 7% to w tym momencie to była odmiana Jona Goret, tak? No i wracamy do tej naszej Gali, bo też wiele osób mówi, że tak, sadźmy Galę, róbmy Galę, bo będziemy mogli ją sprzedać. To też nie do końca jest tak, że ta Gala jest idealnym rozwiązaniem, no bo trzeba jeszcze mieć odpowiednią jakość, odpowiednie sporty. Tu proszę Państwa pokazujemy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o europejską strukturę produkcji. Najwięcej, my właściwie podobnie produkujemy jak Włosi, także my 390 tysięcy, Włosi 390 tysięcy, trzecie miejsce Francja, no już tam powiedzmy Hiszpania, Niemcy czy Wielka Brytania, bo oni się już tu były dane z Unii Europejskiej, średnio łapią, ale to zwróćcie Państwo uwagę, to są ci najwięksi gracze w Europie. Natomiast jeżeli chodzi o inne kraje z północnej, nie patrzymy tutaj na Chiny, inne kraje z północnej półkuli też, które eksportują, no to przede wszystkim Stany Zjednoczone. Pamiętajcie Państwo, że jeszcze niedawno to Red Delicious był numerem 1 w amerykańskich sadach i od chyba 2 albo 3 sezonów wyprzedzony został przez Galo. Oczywiście gonią go te nowe odmiany, Honey Crisp, Cosmic Crisp, te wszystkie nowe pomysły Amerykanów na sprzedaż jabłek, ale Gala jest zdecydowanym numerem 1 na rynku amerykańskim, ale również jeżeli chodzi o eksport, co też ma dla nas znaczenie. Tutaj proszę Państwa 220 tysięcy ton, też nasz konkurent na rynkach eksportowych, Turcja, również Serbia 25 tysięcy ton, ale pamiętajmy, że tam produkcja wynosi 500 000 i oni są miesiąc wcześniej przed nami. No i proszę Państwa, dane dotyczące Mołdawii, też spora produkcja, 60 tysięcy. No i tu Ukraina, oczywiście te dane są ciężko powiedzieć, że zweryfikować, no ale też 60 tysięcy ton i na pewno ta tendencja będzie zwyżkowa. Także tak wygląda
ten rynek europejskiej gali. Pamiętajcie Państwo, że to nie tylko, to są właśnie też w dużej części kraje, które poza może, nie wiem, Niemcami czy Wielką Brytanią, które będą chciały te owoce eksportować. Jak spojrzymy sobie, gdzie żeśmy tą galę sprzedawali, takie dane od września 2022 do lipca 2023, to absolutnie, to mieliśmy, proszę Państwa, ponad 100 tysięcy ton gali wyeksportowanej, no to znaczy, że co trzecia gala praktycznie wyjechała z Polski, no czyli to potwierdza te kierunki eksportowe. Jak bierzemy pod uwagę, że polski eksport jakiś 700 w plusie tysięcy ton, no to to jest znacząca pozycja w naszym eksporcie. Numer jeden zdecydowanie Indie, ponad 34 tysiące ton i tu jest chwała wszystkim, którym udało się to wysłać, bo to nie są wyjazdy tirem przez dobę, tylko to płynie 5 tygodni w kontenerze. Numer dwa, proszę Państwa, Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Norwegia, mamy też tutaj Jordanię i kilka jeszcze innych krajów, natomiast no, numer jeden Indie, także fajnie, że ten rynek udało się opanować z polskim jabłkiem, no ale oczywiście to jest bardzo dużo wyzwań, o których też pewnie za chwilkę Marcin opowie. I tak, proszę Państwa, zbliżając do końca, w ramach tego projektu, który był w ramach Core Teamu realizowany, też po raz pierwszy zrobiliśmy badania konsumenckie, jak zachowują się konsumenci jabłek, co ich interesuje. Zachęcam, żeby sobie je sprawdzić, ja potem wstawię link, gdzie można znaleźć te wyniki, co kupują, jak często. No i proszę Państwa, taka szybka sonda, proszę Państwa, jaka numer odmiana najbardziej była popularna, zachęcam do napisania szybciutko na czacie, jaka była odmiana najbardziej rozpoznawalna przez konsumentów. Grupa reprezentatywna, robione przez Kantar, czyli bardzo poważnie, proszę pisać może na czacie. Można było 5 wybrać, więc statystyki były, pan Bogumił pisze Boskop, Cortland, proszę Państwa, no to już uprzedzam, numerem 1 przez tę grupę reprezentatywną Polaków z miasta i wsi to było Lwów, 28%, 25%. Pamiętam, że mogli Polacy kilka tych odmian wskazać. Numer 3 to był Ligol, Jonagold 17%, Gala 14%, Cortlanda 11%. No i wychodzi na to, taki nazwaliśmy tytuł do jednego z artykułów w MPS Sadzie, Nieznany Książę, bo Red Jona Prince'a 2% tylko osób wskazało. Także to jest dosyć ciekawa statystyka, dlatego że wychodzi na to, że niestety, proszę Państwa, największą promocję polskich jabłek w supermarketach to robią gazetki sklepowe i tam jest często mówiona tylko cena. A to jest też, myślę, fajna sprawa do tego, że można dużą pracę wykonać, żeby wypromować odmiany, które mamy. Wielu Polaków, ten Champion jest też ciekawym przykładem, bo ilość nazw Champion, Champion jest kosmiczna. Także zbliżając się do końca, żeby oddać głos Marcinowi, który opowie Państwu o tych wszystkich elementach dotyczących praktyki z galą i z Red Deliciuszem, no to przede wszystkim, proszę Państwa, mamy tu olbrzymie wyzwania w produkcji tej gali i Red Deliciusza, te choroby kory drewna, walkę o jakość, wielkość przede wszystkim owoców. Ci, którzy sadzą w tej chwili gruszki, a mamy tych gruszek coraz więcej, no muszą wziąć pod uwagę też, że to są podobny bardzo termin zbioru co konferencja, więc nie tylko kwestia pracowników, logistyki, ale nie wiem, wydatków na prąd i logistyki całej. Bardzo ważna ta jakość pozbiorcza, możliwość wysyłek kontenerowych. Pamiętajmy o tych 5 tygodniach, ta jedność przez ten prawie miesiąc transportu spada o kilogram, więc o tym trzeba pamiętać. No i to, co na to często też handlowcy narzekają, że okej, gali mamy sporo, no ale chodzi o to, że na przykład były bardzo duże partie jednolitego towaru, z tym czasami jest problem. I pamiętajmy też, że właśnie jak rozmawiamy w tej chwili, no to już płynie gala z południowej półkuli, nazwijmy to ze świeżych zbiorów, tak? Czy to będzie południowa Afryka, czy inne kierunki, Nowa Zelandia, także to jest ważna sprawa. Pamiętajmy też, że jeszcze tak z ciekawostek, ta gala ma tam 93 lata oficjalnie w Polsce, w 1974 roku w Stanach dopiero się pojawiła, no ale jest chyba najpopularniejszą odmianą. Natomiast, i to widać po tym szybkim wzroście areału w ostatnich latach, też promowanym przez no, różne działania dotyczące otwierania nowych rynków. Przypominam, na 75 rynków w tej chwili wysyłamy jabłka i na większość z nich, szczególnie tych zamorskich, to właśnie trafia gala. No niestety trudność dla Państwa to jest to, że tych klonów, czy powiedzmy sportów w tej gali jest bardzo, bardzo dużo. I tutaj dostosowanie czegoś, co będzie właściwe dla
z polskich warunków i dla państwa warunków, no też jest często wyzwaniem. No ale przypominam na końcu, że to jest w dalszym ciągu kluczowa odmiana w eksporcie na dalekie rynki. Także na pewno przez najbliższe jeszcze kilka lat, a może i dekadę, to będzie jedna z kluczowych odmian w polskich sadach i zgadzam się z kimś, kto tutaj napisał, że niestety region Prince trochę może podzielić roz Ajdareta, bo tych rynków, gdzie można sprzedać Prince'a jest mniej, natomiast galę właściwie możemy sprzedać wszędzie. Także proszę Państwa, troszkę przyciągnąłem, bo miało być 25 minut, no ale dziękuję bardzo za uwagę i jak będą jakieś pytania, to chętnie porozmawiamy w tej części po wykładzie Marcina. Dziękuję bardzo. Panie Adamie, my również dziękujemy. Oczywiście pytania są, zachęcam, żeby Pan zerknął, zapoznał się z nimi, a ja już zapraszam tutaj Pana Marcina Piesiewicza. Tegoroczny luty, najcieplejszy od 100 lat. Wegetacja wystartowała, teraz niestety z powrotem powrót przymrozków, zatem jak wygląda sytuacja w sadach, czy powinniśmy się obawiać, a poza tym jak ograniczać choroby korej drewna. Panie Marcinie, przekazuję głos i zachęcam do dalszej dyskusji, zadawania pytań. Za chwilę po wykładzie pana Marcina spotkamy się w tej części dyskusyjnej. No wieczór wszystkim, kto się podłączył później. Proszę Państwa, tak jak powiedziała pani Justyna, luty był jeden z najcieplejszych, ale chcę teraz kilka słów powiedzieć o bieżącej sytuacji, jaka jest w komorach chłodniczych, jak się przechowują te dwie odmiany. Wbrew pozorom ten sezon był bardzo ciepły, lato mieliśmy bardzo gorące, owoce miały problem, jeżeli chodzi o galę, z odpowiednim wybarwieniem. Czekaliśmy na to wybarwienie. Zbieraliśmy bardzo często owoce w temperaturze, które miały temperaturę około 30 kilku stopni. I proszę Państwa, w tej chwili co się wydarzyło? Na gali sporo jest. Pierwsza sprawa, że gala jest zdecydowanie większa niż po inne lata, czyli problem z jędrnością jest. Często ciężko jest uzyskać ten przy otworzonej komorze 6 kg jędrności. No a są też, gdzie ta jędrność jest na poziomie około 7-7,5. Na pewno była to przyczyną wolnego schładzania w czasie załadunku komory i na pewno dlatego jedno z bardziej właśnie czynników, które spowodowało to zniknięcie tych owoców, tej gali, była właśnie ta wolne schładzanie oraz zbyt późny zbiór. I następna rzecz w Red Deliciousie, proszę Państwa, w tej chwili przy otwieraniu komór bardzo dużo jest już oparzelizny powierzchniowej. Oczywiście ta odmiana charakteryzuje się dużym skłonnościami do wystąpienia tak zwanej czekolady, ale ze względu na te właśnie bardzo wysokie temperatury w okresie zbioru czy tuż przed zbiorem, na pewno będą przyczyniały się do tego, że zdecydowanie więcej będziemy mieli tej oparzelizny powierzchniowej za chwilę na jabłkach. To nie tylko na Red Deliciousie, ale też już wczoraj byłem w jakimś tam sklepie, widziałem jabłka Jona Golda też, który ma oparzeliznę. Dlatego w tym roku na pewno zdecydowanie będzie trudniej przechować jabłka bardzo długo ze względu właśnie na możliwość wystąpienia tych chorób na gali. Wiadomo, mięknienie, jeżeli jest duży rozkład skrobiowy, czyli nie ma już tego indeksu skrobiowego i spada namienność poniżej 6, możliwość wystąpienia pękania owoców, a na Red Deliciousie oczywiście ta oparzelizna powierzchniowa będzie problemem. To, co powiedziała właśnie pani Justyna, jaka była pogoda w tym roku, w 2024. Proszę Państwa, styczeń, średnia temperatura minus 0,8. Też 9 stycznia była bardzo niska temperatura. W nocy odnotowały stacje pogodowe minus 20. Jest są to dane ze stacji w Sobieniach Kiełczeckich na Mazowszu. Najwyższa temperatura 10 stopni, ale proszę Państwa, suma opadów, wiadomo, nie było tego śniegu tak dużo, ale suma opadów była 55 mm, czyli bardzo duża. Ale proszę Państwa, luty, najcieplejszy miesiąc,
Maksymalna temperatura, która była, to była 16 stopni, minimalna minus 2,5, i dlatego ta wegetacja tak szybko ruszyła. I zobaczcie jeszcze Państwo, opad 50 mm, czyli to spowodowało, że ta wegetacja musiała przyjść zdecydowanie wcześniej niż w zeszłym roku, ze względu na przebieg temperatury i dużą ilość opadów deszczu. Proszę Państwa, chcę też tutaj kilka słów powiedzieć, nie będę wiele mówił, na temat aktualnej sytuacji z parchem, jak to jest w tym roku. Zobaczcie Państwo, uruchomię sobie kursorek swój. Powinniście mnie widzieć. W zeszłym roku pierwsze dojrzałe zarodniki na stacjach, czyli na modelach chorobowych, były 16 marca. W tym roku już mieliśmy to 2 marca, czyli o te 2 tygodnie zdecydowanie wcześniej już mamy możliwość, czy mamy te dojrzałe zarodniki. Tutaj jest ich na poziomie około kilkunastu procent, tak modele chorobowe pokazują, że już jest dojrzałych zarodników. Niektórzy przeprowadzali analizę z liści i też potwierdzają, że w okolicach tych 10% już jest dojrzałych zarodników. Dlatego wiadomo, w tej chwili temperatura ochłodziła się, w nocy będą przymrozki, na pewno ta wegetacja niesamowicie wyhamuje, ale musimy wiedzieć, że tam, gdzie już jest tkanka zielona, a przyjdzie ocieplenie plus opady deszczu, no, trzeba zacząć myśleć o ochronie też przed parchem. Proszę Państwa, no, w tej chwili bardzo wbrew pozorom ważne jest wyeliminować to źródło, czyli jeżeli mamy taką możliwość, przy wymiataniu gałęzi też wymieść liście i je zmulczować. Zdecydowanie mniejsze jest tutaj możliwość właśnie wystąpienia tej presji ze strony parcha. Widzimy tutaj liście, które są na opadłych liściach, jest sporo tych jednak plamek z zarodnikami, z których będzie się wysiewał parch. Dlatego musimy o tym pamiętać. Najlepiej pójść do swojego sadu, zobaczyć, czy na tych liściach mamy takie czarne plamki. Jeżeli mamy zarodniki na liściach, to musimy o tym pamiętać, że trzeba tych liści się pozbyć lub zacząć robić ochronę wcześniej, żeby nas potem nie zaskoczył parch. Taka ciekawość jest, że w tym roku na wsadach, tam gdzie była robiona zabiegi mocznikiem 5%, proszę Państwa, oczywiście długo te liście wisiały na drzewie, ale nawet w tej chwili nie ma jakiejś takiej widocznej, jak po inne lata, że te liście się zmineralizowały czy się rozłożyły. Nadal te liście w tych sadach leżą. Dlatego musimy o tym pamiętać. W tej chwili, jak wygląda faza rozwojowa, proszę Państwa, w Galii. W Galii widzimy tutaj, dziękuję za zdjęcie panu Arkowi z rejonu Kędzierzyn-Koźle, to jest województwo opolskie. W tamtym rejonie jest najbardziej rozwinięta jest gala, czyli najbardziej, najszybciej wegetacja ruszyła. Tutaj mamy rejon Pystr, Wielkopolska, dziękuję panu Jackowi za zdjęcie. I tutaj rejon Mazowsza, Sobienie Jeziory. Proszę Państwa, widzimy wbrew pozorom, gala z większości odmian jest najbardziej w tej chwili rozwinięta, czyli najbardziej tej tkanki zielonej można najwięcej zobaczyć. Na innych odmianach, nawet na idarecie, widać tego idareta, jak się jedzie, śmieje się, że z samochodu widać, że chce już ruszyć, ale nie jest tak, nie ma tej tkanki zielonej jak na gali. Dlatego o tym musimy pamiętać. Red Delicious, proszę Państwa, tutaj mamy Sobienie, Sochaczew
i rejon Kujaw. Proszę Państwa, widzimy, że jeszcze w zależności, tutaj gdzieś tam pewnie z lżejszej ziemi zdecydowanie jest bardziej rozwinięty, ale widzimy tutaj, że jeszcze ten Red Delicious nie jest tak mocno aktywny jak Gala. No i tutaj w minioną sobotę, tutaj ja wykonywałem zabieg już produktem miedziowym, proszę Państwa, 3 kilo produktu nawozu miedziowego dałem na 400 litrów wody i zobaczcie Państwo, jak ładnie pokryty jest właśnie tutaj zarówno drewno, jak i tutaj ta część zielona tą miedzią. Czyli mamy ochronę w razie nawet jakichś infekcji, które by mogły wystąpić już, bo jeżeli są zarodniki dojrzałe, dlaczego ma nie być, to mamy właśnie tą część zieloną ochronioną. Wbrew pozorom miedzią bardzo dobrze trzyma się i utrzymuje na powierzchni, dlatego w tej chwili zastosowanie właśnie jakiegoś produktu miedziowego jest najbardziej polecane. To jest zdjęcie z soboty. Szkodniki, co widać jest właśnie na Gali, na Red Delicious, proszę Państwa, na Gali sporo jest jaj przędziorka w tej chwili. Widzimy właśnie takie tutaj całe skupiska, szczególnie w jakichś tam rozgałęzieniach. No i oczywiście wbrew pozorom na jednorocznych pędach zeszłorocznych widzimy właśnie skupiska jaj mszycy. No w tej chwili musimy poczekać na odpowiednią pogodę w takich sadach, zastosować na pewno olej, wtedy nam z tych jaj ograniczy możliwość wylęgu przędziorków, no też na pewno trochę ograniczy mszyce. Niektórzy stosują wielosiaczki, czyli ciecz kalifornijską w dużej dawce. Ja widziałem w zeszłym roku po zastosowaniu, oczywiście też ograniczyło bardzo dobrze przy dawce w okresie bezlistnym około 70 litrów na hektar, ograniczyło bardzo ładnie przędziorka. Dlatego tutaj musimy pamiętać, ale w tej chwili najbardziej rozsądnym, najbardziej polecanym rozwiązaniem jest w przyszłym tygodniu, jeżeli będzie to możliwość, jak przyjdą już ocieplenia, nie będzie przymrozków, zastosowanie produktów olejowych lub parafinowych, jeżeli widzimy takie złoże jaj. Zarówno na Red Delicious, jak i na Gali są to odmiany, które są ulubionymi właśnie żywicielami dla przędziorka, zarówno i też dla mszycy. Właśnie wbrew pozorom, szczególnie tutaj mamy to zdjęcie z młodego jakiegoś tam sadu, ale na zeszłorocznych sadzonych drzewkach, tam gdzie był długo występował przyrost, właśnie mamy sporo tych zniesionych jaj i o tym musimy pamiętać, żeby nam nie zniszczyły drzewek w tym sezonie mszyce. Zagrożenie też, które z nadchodzącej tej właśnie pogody, która jest, oczywiście te przymrozki nocne miały być zdecydowanie większe, te spadki temperatur miały być większe. Teraz pokazuje w rejonie tutaj centralnej Polski, że mają być około minus 4, no to prawdopodobnie aż tak drastycznych nie będzie. Ale proszę Państwa, jakby takie były, jak zapowiadali, minus 5, minus 6, minus 7 stopni, może gdzieś tam w jakimś rejonie czy w jakichś tam kwaterach będzie, na pewno przy tej ruszeniu już wegetacji, którą mamy, na pewno takie pęknięcia pokażą się i będą widoczne. Druga sprawa jest to, że różnica temperatur między dniem a nocą będzie spora, bo w dzień będzie w miarę, ma być słonecznie,
temperatura ma być na poziomie 5-6 stopni plus słońce, czyli 5 się będzie nagrzewał, a w nocy ma spadać do minus 4 teraz, bo jakby spadało na pewno do niższych temperatur, minus 5, minus 7, na pewno byśmy mieli zdecydowanie więcej takich uszkodzeń mrozowych, popękanych pni. A to jest niestety potem zasiedlane przez raka, czyli zgorzele, oczywiście też bawełnica, tutaj też takie pęknięcia na tych ranach zasiedla. Dlatego o tym musimy pamiętać. Jeżeli ktoś wykonywał zabielanie, szczególnie gai i redilichesa, był to bardzo dobry ruch, bardzo dobry zabieg, ze względu na to, że odbicie tych promieni jest zdecydowanie mniejsze. Tutaj na portalu SAD24, to było 2 tygodnie temu, w niedzielę, był właśnie taki też post zamieszczony, co ta jedna niedziela taka była ciepła, to bielone pnie miały około 12 stopni temperatury powierzchnia, a niebielone miały 21 stopni. Proszę Państwa, to jest taka duża różnica, czyli możemy powiedzieć też, jak bardzo przyspiesza później wegetacja w takim drzewie, jeżeli tak się pień nagrzewa. Czyli zdecydowanie większe jest wsparcie korzeni, większy jest przepływ wody i soli mineralnych przez pień. No i jak przyjdzie w nocy przymrozek, no niestety wtedy te pęknięcia muszą się pojawić ze względu na to, że zamarza woda i rozsadza nam tkanki. Dlatego tutaj bielenie na pewno ma sens, zdecydowanie mniejsze są wtedy ryzyko pęknięć tych pni. No tutaj jeszcze w obydwu odmianach, proszę Państwa, bardzo ważna jest ta pośrednia. Widzimy tutaj z prawej strony bibauma, który nie ma pośrednie, i z tej strony 12-letni teraz już sad gali, która pośrednia jest z goldena, niektórzy robili na glosterze, ale według mnie na goldenie zdecydowanie lepszym jest rozwiązaniem, jeżeli chodzi o pień dla gali, ale to zarówno też dla redilichesa. Proszę Państwa, jeżeli mamy tutaj ten dół zdrowy, a wiadomo, że spadki temperatur, różnego rodzaju uszkodzenia są, no, czym bliżej ziemi, tym powierzchni ziemi, tym większe. Dlatego jeżeli kupujemy drzewka, warto jest zastosować właśnie dom, czy dołożyć te złotówki i kupić drzewka na pośredniej, na wstawce z goldenem. Tutaj będzie ona wtedy uszlachetniona, zrobione jeszcze oczko i wtedy zdecydowanie drzewostan jest zdrowszy w sadzie. Tutaj widzimy właśnie drzewka, gdzie nie ma tej pośredniej, no i tutaj bardzo duże odparzenia, choroby nam występują i to jest bardzo zauważalne w tych sadach. Dlatego jeżeli jest taka możliwość, to na pewno kupować drzewka zarówno Red Deliciousa i gali na wstawce z Golden. Proszę Państwa, no i tutaj zarówno w gali i w Red Deliciousie tu dużym problemem, bardzo dużym problemem są właśnie zgorzele i przed tym musimy się jakoś zabezpieczyć. Oczywiście jeżeli sad powstaje w jakimś odległym miejscu od starych sadów, czy na świeżej kwaterze, zdecydowanie lepiej rośnie, zdecydowanie mniejsza jest presja wystąpienia tej choroby. Na pewno sad po sadzie jest zauważalnie, że zdecydowanie jest więcej. Dlatego tutaj musimy pamiętać o tym, że sadząc musimy zadbać o te drzewa na tyle, co będę potem mówił o nawożeniu, żeby zdecydowanie szybko chciały dobrze rosnąć, nie męczyły się, bo zdecydowanie szybciej właśnie na te słabe drzewa wchodzi ta choroba. Proszę Państwa, no tutaj widzimy jakieś przywiązane drzewko do kołka cały czas dotykało, zdecydowanie szybciej przy tej, tutaj ta wilgo nie wysychało to drzewo jest i porażenie było. Następna sprawa, wycięty
wycięta, jakaś była gałąź, przyszedł mróz, odparzyło, no i tutaj też zasiedliła się zgorze. No i tutaj widoczne widzimy odparzenie przez mróz, czyli nagrzanie pnia, później przyszedł w nocny, czy jakaś tam spory spadek temperatury, no i spowodowało to, że pień został uszkodzony. Jakbyśmy mieli ten pień z Goldena, na pewno nie byłoby aż tak drastycznego, takiej drastycznej zgorzeli, jak tutaj widzimy. Dlatego mówię, powtarzam jeszcze raz, te pośrednie są jak najbardziej korzystne. Następna taka uwaga, proszę Państwa, też pracownikowi cały czas, którzy wiążą drzewka, czy do bambusa, czy do jakichś innych podpór, pamiętajcie, proszę Państwa, żeby zostawiać trochę luzu. Nie wiążemy bardzo ścisło tych drzewek, bo często jest właśnie, czy to od bambusa, czy od jakiegoś innego kołka, czy plastikowego, czy drewnianego, nie wysycha, co mówiłem wcześniej, ta wilgoć się bardzo długo utrzymuje i tutaj jest bardzo sporo w tych właśnie ran zgorzelowych na drzewa. Proszę Państwa, kiedy walczyć z tymi zgorzelami? Najbardziej krytycznym momentem, gdzie najwięcej jest infekcji, proszę Państwa, jest to okres października, listopada, czyli po zbiorach. Zobaczcie, proszę Państwa, jakie tutaj jest bardzo duże nasilenie infekcji, wartość infekcji przez neonektrię, czyli zgorzel drzew owocowych. Nawet przy niewielkim zarodnikowaniu to te infekcje są bardzo dużo i w tym momencie musimy pamiętać o poprawnym zabezpieczeniu drzew fungicolem. Czy to będzie kaptan, czy to będzie miedzian, kiedyś był toksin bardzo dobry, bo działał wyładowo. I tutaj w tym momencie opadania liści powinniśmy zrobić jeden zabieg i później, gdy opadną wszystkie liście, powinniśmy poprawić, czyli jest to okres od połowy października, czy końca października do końca listopada, powinniśmy te zabiegi na te zgorzele wykonywać w sadzie. To największe w tym momencie są największe infekcje, jeżeli chodzi o te choroby. I później już musimy drastycznie leczyć, czyścić te zgorzele, bo już potem za rok będziemy mieć tylko w tych miejscach ran. Tam, gdzie było jakieś uszkodzenie mechaniczne, a nie było opryskane na pewno przy takich wysokich infekcjach, to jest z zeszłego roku, czyli z października, listopada 2023, proszę Państwa, na pewno na przyszły sezon będziecie mieli widać, tam gdzie nie było chronione, bardzo dużo właśnie ilość zgorzeli na tych drzewach. W tej chwili, proszę Państwa, zobaczcie, to jest od stycznia, w tej chwili znów mamy bardzo dużo zarodnika w zranieniach, czyli aktywność tych zarodników jest bardzo wysoka. No i kiełkujących spor też jest, bo tutaj była ze wczoraj zrobiony zrzut, tak, ze stacji, z Kowronki, ale infekcja dopiero się zaczyna budzić, czyli za chwilę ta infekcja na pewno będzie, czyli zarodników mamy bardzo dużo na zranieniach, kiełkujących spor, czyli gotowych już tych spor do wysiewu jest bardzo dużo, no warunki do infekcji dopiero coś zaczyna się budzić, niewielkie, ale jak przyjdzie chwilę takiej temperatury 7-8 stopni i deszcz, na pewno będzie ta infekcja rosła, ale nie tak bardzo, jak było to na jesieni, czyli w tej chwili musimy wykonać ten zabieg, czyli nie musimy, byłoby dobrze wykonać ten zabieg na zgorzele, bo wtedy będzie nam chroniło właśnie te miejsca
po cięciu, które wykonaliśmy i w tej chwili już trzeba myśleć o tym zabezpieczeniu, szczególnie preparatami miedziowymi w tej chwili i byłoby to dobre rozwiązanie. Dlatego też, proszę Państwa, obserwujcie SA24 portal, jeżeli będzie jakaś tam większa infekcja ze strony zgorzeli, też tam będziemy na tym portalu Państwa informować. No to, co cały czas podkreślam, najważniejsza profilaktyka, proszę Państwa, zarówno czyszczenie ran, jeżeli już mamy rany, tutaj jest bardzo dużo różnych preparatów do dezynfekcji, które są wykorzystywane też w sadzie na zgorzele. Proszę Państwa, zgodzę się jak najbardziej, tylko że jeżeli mamy taką już dużą ranę i pryskamy, czy to będzie natlenek wodoru, czy podchloryn, jak najbardziej, tylko często jest tak, że nie pokryjemy tej rany na tyle, żeby nam te zarodniki wszystkie wypaliło czy zniszczyło. Najczęściej dezynfekujemy powierzchnię. Oczywiście jest to korzystne, ograniczamy infekcję, czyli presję infekcyjną w obrębie sadu, ale to nie jest na pewno takie 100%. Gdzieś tam nie doleci, gdzieś nie pokryje rany zgorzelowej. Proszę Państwa, warto jest czyścić i malować właśnie emulsją z dodatkiem fungicydu, czy to będzie miedziowego, czy innego fungicydu. Na pewno jest to zdecydowanie lepiej. Czas kosztuje, wiadomo, pracochłonne to jest, ale eliminujemy właśnie to zarodnikowanie z tych dużych ran zgorzelowych. Proszę Państwa, co jeszcze tutaj o technice samego ochrony chciałem powiedzieć. Oczywiście ilość wody, no, musi to być pokryte, bo tutaj ważne jest to, żeby pokryć fungicydami te jakieś rozgałęzienia, kąty ostre, tam jest najczęściej dłużej wilgotno i tam są też te choroby kory i drewna. Na pewno szybko jeżdżąc tego nie zrobimy. Dawka wody to jest minimum te 400-500 litrów wody i nie szybka jazda, żeby to ładnie nam pokryło. Jeżeli tutaj Państwo same rany chcecie odkażać, możemy też posłużyć się sodą kaustyczną. Na pewno Państwo kiedyś tam, niektórzy z Was robili 10%, bardzo dobrze odkaża, tylko trzeba uważać podczas zabiegu, żeby nie uszkadzać skóry sobie, czy tam pracownik, żeby nie uszkodził sobie skóry, bo jest bardzo to produkt agresywny. Tak jak powiedziałem, najważniejszym jest ten zabieg przy 50-80% opadania liści. Wtedy mamy bardzo dużo tych ran poliściowych, uszkodzeń w czasie zbioru, które wystąpiły, a infekcje są bardzo, bardzo silne. I o tym musimy pamiętać, żeby w tym okresie tego października, listopada te zabiegi wykonywać. Proszę Państwa, tylko krótko, bo zawsze jest tutaj jak ciąć galę czy Red Deliciousa. Proszę Państwa, trochę inaczej tniemy, ja to mówię na to krótkie cięcie, czyli w Jonagoldach mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby te gałęzie były dłuższe, zwisające. Jeżeli chcemy uzyskiwać ładne jabłka odpowiedniej wielkości, to cięcie musi być tak zwane krótkie, czyli to jest drzewo przed cięciem, to mamy drzewo po cięciu, zawsze przycinam na jednorocznym pędzie, żeby była ta reakcja wzrostowa, żeby ten wigor drzewa wzrostu wegetatywnego był. Jeżeli nie ma, na pewno nie będziemy mieli grubych owoców. Tutaj mamy właśnie jakąś tam pociętą też galę, widzimy bardzo ładne pąki, z których będą na pewno grube jabłka. Musimy ciąć na tak zwaną reakcję wzrostową. To samo tutaj chcę pokazać sad pocięty, zobaczcie, wszystko poskracane. Będzie tu reakcja wzrostowa na pewno. Pocięty tradycyjnie,
Tutaj bardzo dużo się mówi o cięciu mechanicznym. Niektórzy negują, niektórzy są zadowoleni cięcie mechaniczne. Proszę Państwa, ja obserwuję już taki sad, który jest cięty 8 albo 9 lat. Zobaczcie, to wszystko jest pocięte, ale tutaj nam to na tych krótkich bardzo gałązkach, bo miąższość tej korony jest około 40 cm, czyli 20 cm od pnia i z drugiej strony 20 cm. Tak to wygląda po cięciu, bez korekty i wbrew pozorom to duża ilość przycięcia tych drewna starszego powoduje też reakcję wzrostową, duża ilość młodych pędów, co pozwala właśnie później uzyskać nawet, pierwsza sprawa, plon w miarę dobry, bo tam około 50 ton wychodzi, plus jeszcze rozmiar nie jest taki całkiem zły. Oczywiście to jest posadzone na madzie wiślanej, ten sad na pewno ma dobrą wigor wzrostu, ale jeżeli chodzi, nie można mówić, że cięcie mechaniczne do gali się nie nadaje, tutaj jest efekt dobry przy tym cięciu. Proszę Państwa, zarówno gala i Red Delicious, jakie wady. Oczywiście to, co mówiliśmy, bardzo wrażliwy na choroby kory drewna, bardzo wrażliwy na uszkodzenia mrozowe. No i tutaj musimy pamiętać, że jeżeli temperatura, bo no, ostatnie lata nam się udaje, ale jeżeli by przyszła jakaś zima bardziej z temperaturami poniżej 20 kilku stopni na minusie, na pewno szczególnie w gali zdecydowanie będziemy mieli większe uszkodzenia. Dlatego tutaj musimy pamiętać, że nadal wybieramy lokalizacje najlepsze w gospodarstwie pod nasadzenie gali. No, gala wszędzie nam nie urośnie. Głównie uprawiana w południowej Europie ze względu na to, że tam jest suchszy klimat i zdecydowanie są mniejsze problemy z gorzelami. To proszę Państwa też można zauważyć, już nawet u nas pojechać w rejon Poznania czy w rejon Wrocławia, Opola, zdecydowanie mniej tam zauważymy nawet w kilku czy kilkunastoletnich sadach galowych zgorzeli niż tutaj w rejonie centralnej Polski. No i mało nasadzeń w Belgii, w Holandii, no bo tam zdecydowanie jest mokrzej, no nie są to warunki pod galę. Tutaj jak ciąć Red Delicious, proszę Państwa, też tutaj mamy Super Chiefa, czyli spór, tak, słabo rosnącą odmianę. Musimy pamiętać, to jest przecięciem, to jest pocięciu też, żeby jak najwięcej tych było drewna 2-3, maksymalnie 4-letniego i do wymiany i następne. Wtedy na tym będziemy mieli najładniejsze owoce. Proszę Państwa, kilka słów o nawożeniu, bo my cały czas jak nawozić, dużo pytań jest gale czy Red Delicious'a. Są to na pewno odmiany, gdzie musimy bardziej się przyłożyć do nawożenia niż do Jona Goldów. Zdecydowanie więcej potrzebują zarówno potasu, jak i musimy pamiętać o odpowiednim dostarczeniu ilości azotu. Jeżeli szczególnie sadzimy drzewka na podkładce M9, no to tutaj musimy pamiętać, żeby tego azotu było. O dawkach będę mówił za chwilę, tylko tutaj chcę pokazać tutaj tą właśnie taką analizę, gdzie jest zrobiona na wszystkie składniki, tak zwana w systemie TCAC. No i tutaj bardziej, zarówno w gali, ale bardziej w Red Delicious'ie musimy pamiętać, że była odpowiednia ilość wapnia w glebie, a mniej sodu, manganu i wodoru. Bo jeżeli będziemy mieli tych składników więcej, wtedy będą nam drzewa chorowały, wypadały. Zaraz powinno być, o to zdjęcie jest. Jest to właśnie spowodowane właśnie tymi pierwiastkami, które czy gliną, czy wodoru, czy manganu, które są fitotoksyczne dla kory na drzewach. Szczególnie można powiedzieć, że takim wskaźnikowym odmianą, jeżeli chodzi, to jest Red Delicious, bardzo szybko wyłapuje, ale też i gala. Jeżeli tam gdzieś jest niedowapnowane, jest jakaś
ziemia porolnicza, gdzie było dużo stosowanych różnego rodzaju nawozów z dużą ilością wodoru, no to takie efekty bardzo szybko widać. Te drzewa nie chcą wcale rosnąć. Dlatego musimy pamiętać, żeby najpierw zrobić analizę gleby z zawartością też wapnia, jaka jest wapnia, i też z tych mikroelementów, które powodują takie uszkodzenia kory. No tutaj właśnie jest efekt posadzonej pięknych drzewek gali, a niewłaściwe było nawożenie, no, przygotowanie gleby, no bo sadownik nie zrobił analizy, nie wiedział, że pH jest poniżej 5 i za 2 lata po posadzeniu bardzo mieliśmy dużo takich ran popękanych, zgorzelonych, zapadniętych, no i bardzo dużo drzew też wyleciało. Dlatego podstawą jest to właściwe przygotowanie stanowiska pod nasadzenie tych odmian. Proszę Państwa, na pewno materie organiczne, to jest cały czas powtarzam, to jest najważniejsza rzecz, którą powinniśmy dostarczyć przed założeniem sadu. Oczywiście możemy obsypywać też po, ale tutaj większość gleb w Polsce zawartość próchnicy jest bardzo niska, dlatego jeżeli już mamy słupy w sadzie, no to sypiemy, mieszamy tutaj przy robieniu rowów z ten torf czy podłoże popieczarkowe i dopiero wsadzimy, lub tutaj sypiemy po całości, czy tam uprawiamy jakąś maszyną aktywną, czy szpadlami mechanicznymi, żeby tej materii organicznej było zdecydowanie więcej. Wtedy na pewno szybciej drzewka rosną i mniej cierpią i zdecydowanie szybciej uzyskujemy dobrej wysokości plon. No, tutaj po posadzeniu obsypane młode drzewa. Nawożenie, proszę Państwa, w sadzie, już kończę, bo mnie ponaglają, kilka jeszcze slajdów tylko. Oczywiście zarówno Red Delicious, jak i Gala potrzebują zdecydowanie większej tej ilości azotu, ze względu na to, żeby miały ten wigor wzrostu, szczególnie wiosną. Proszę Państwa, musimy też pamiętać o tym, że gleby w Polsce bardziej są, nie mamy takich gleb dobrych, organicznych, tylko są z małej ilością próchnicy. Najczęściej w jakichś tych rejonach, gdzie jest bardzo dobra jakość gleby, to nawożenie podstawowe na wiosnę jest wystarczające, bo później z tej materii organicznej jest uwalniany azot i te drzewa nam rosną. Jeżeli mamy słabsze gleby, to niestety nie ma z czego się uwalniać ta materia organiczna i nie można opowiadać, że od czerwca mamy tego azotu wystarczającą ilość, dlatego często jest to, że musimy nawet dawać 2-3 dawki tego azotu, żeby te drzewa dobrze rosły. No, według mnie dla tutaj czystego składnika, dla gali czy Red Delicious'a to powinno iść około 50 kg. No, jakie nawozy stosować? No to proszę Państwa, czy to będzie saletra wapniowa, czy saletrzak, czy saletra amonowa, to już jest to Państwa wyboru. Oczywiście saletrę wapniową zawsze polecam później w okresie letnim. Nawozy te saletrzane na wiosnę, czyli za chwilę już. Nawożenie potasem, proszę Państwa, to wszystko w zależności też, ile tego potasu wynosimy. Oczywiście wbrew pozorom tego potasu z owocami wynosimy sporo i niektórzy mówią, bo tego potasu się zaczyna sypać więcej, tak, ale też i uzyskujemy plony zdecydowanie więcej. Proszę Państwa, przy plonie około 40 do 50 ton wynosimy go do 200 kg, a przy około 60 wynosimy go 250 kg, czyli możecie pomyśleć sobie, no, że trzeba te około 300 kg tego nawozu, tej zimą soli potasowej posypać, żeby zbilansować to, co zabraliśmy z jabłkami z ziemi, a jeszcze budowanie drzewa i tak dalej, też ileś jest potrzebne tego potasu. Także
I tutaj, proszę Państwa, jedna z takich ważniejszych, kluczowych rzeczy, o której nie powinniśmy pamiętać, a nie zapominać, jest to, że ten rozmiar tej gali powinien być najlepiej 68, chociaż wtedy się najlepiej sprzedaje i największe ceny uzyskujemy. Dlatego nie za wszelką siłę musimy prowadzić do tego, żebyśmy mieli takie bardzo silne owocowanie. Pamiętajmy o odpowiednim przerzedzaniu. Tutaj musimy to zaplanować sobie odpowiednio. Oczywiście to przerzedzanie powinniśmy zaplanować od okresu kwitnienia. Jeżeli się boimy przymrozków, możemy trochę przeczekać. Ale proszę Państwa, najlepsze efekty jednak, jeżeli chodzi o uzyskanie rozmiaru, jest to, gdy zastosujemy w okresie kwitnienia parzenie kwiatów, czyli uszkadzanie kwiatów, czy to ATS-em, tak, ciosiarczanym amonem. To powoduje, że część kwiatów jest po prostu zrzucana, spalona, no i od razu to drzewo ma siłę później do tego zawiązka, żeby on był największy. Oczywiście później, jeżeli robimy korekty, możemy robić korekty jakimiś produktami, które słabiej działają na przerzedzanie. Jeżeli nie, no to musimy sięgnąć po też silniejsze tutaj produkty do przerzedzania. Na pewno o przerzedzaniu będziemy mówili w okresie tam maja. Jeżeli będzie taka potrzeba, zrobimy webinar o przerzedzaniu, na którym właśnie będziemy mówili już konkretnie do każdej odmiany, jakie zalecenia, jakie produkty wybrać, że byłoby najlepiej. Oczywiście musimy pamiętać też, że nie wszystkie produkty na galę się nadają i na redensesa, bo mogą spowodować też pigmeje przy niewłaściwych warunkach po zastosowaniu. Dlatego tutaj mówię o tym i jeszcze raz, proszę Państwa, na pewno jak najwcześniejsze przerzedzanie spowoduje to, że ta gala będzie jak najgrubsza, ale też musimy pamiętać, żeby właściwy był ten wigor wzrostu drzewa, wtedy też te owoce są zdecydowanie grubsze. Na dzisiaj to tyle, dziękuję bardzo za uwagę, jeżeli będą jakieś pytania, to proszę. Jeżeli spotkamy się w maju, to będziemy właśnie rozmawiali o przerzedzaniu danych odmian. Panie Marcinie, bardzo dziękujemy. Pytań jest wiele, zatem już zachęcam uczestników do sesji pytań i odpowiedzi. Może tak, żeby pan Marcin nieco odpoczął, pierwsze pytanie skieruję do pana Adama. Z pana wystąpienia wynikało jednoznacznie, że konsumenci jako najbardziej znaną sobie odmianę wskazują Lobo. Z czego to może wynikać? Trochę trzeba popatrzeć na mechanizm zadawania tych pytań. Klienci dostawali formularz, gdzie była lista odmian, proszę wskazać te, które Państwo kojarzycie. I proszę zawsze pamiętać, że my patrzymy na to z perspektywy osób, które albo prowadzą sad, albo są w tej branży od lat. I to są pewne oczywiste dla nas rzeczy. Wiemy, ile czego jest, jak to rośnie, ile mamy tego w Polsce. Natomiast konsumenci gdzieś tam coś dzwoni, aha, Lobo, pamiętam. Zaznaczam, więc to wynika chyba najbardziej z tego i to nie znaczy, że klienci chodzą, szukają tego Lobo, tylko tą nazwę kojarzą. Tam też w tych ankietach ja tego nie pokazywałem, bo tam jest ponad 700, mówię, zachęcam do tego, żeby sobie zerknąć, ja na końcu wstawię ten link. To proszę Państwa, mamy taką sytuację, że ponad 30% tych ankietowanych mówiło, że nie ma dla nich znaczenia odmiana, bo po prostu lubią wszystkie różne jabłka, tak? To bardziej się kierują kolorem, smakiem, a dużo osób, nawet jeśli chodzi o cenę na przykład, powiedziało, że tylko 33% tych ankietowanych mówiło, że cena jest najważniejsza. Także to też jest to, że klienci wracają chętnie tam, gdzie jest dobra jakość, te jabłka mają powtarzalną jakość, są do nich przyzwyczajeni, też szukają coś, co im pasuje. Niekoniecznie muszą wiedzieć, że to jest Gala, czy Pinowa, czy Retiona Prince, tylko to jest jabłko tak wyglądające. No nie wymagajmy tego od nich. Nie wszyscy też rozróżniają, jakie to są samochody. No jakim jechałeś samochodem? Zielonym. Fajnie się jechało, bardzo dobrze.
Ja widziałem taką sytuację, jaki to był samochód, nie pamiętam nazwy, airbag chyba się nazywał, bo tak było napisane na tym obok kierownicy. Więc no, nie wymagajmy za dużo od tych klientów, natomiast możemy, myślę, dużo zrobić, wykorzystać fajne rzeczy. Ja zawsze powtarzam, że uważam, że największa stracona szansa to jest wypromowanie w Polsce szampiona. Tak? Bardzo go klienci lubią, bardzo im smakuje, różnym grupom wiekowym. Natomiast no, robimy wszystko, żeby zniszczyć tą, wysyłając, ostatnio kupiłem w sklepie ze znanym robalem na zdjęciu, na logotypie szampiona. Pierwsze wrażenie, jak się stuknęło palcem, no całkiem przyjemnie. Natomiast myślę, że miał jakieś 3,5 kilo jędrności w środku, tak zwana wata. Moja małżonka stwierdziła, że nigdy więcej tego proszę do domu nie przynosić. Tak. Także to tak po prostu sobie niszczymy też pewne odmiany, a to lobo mówię, no to akurat jest tak wybrane, natomiast Prince'a praktycznie nikt nie kojarzy, no bo można z punktu widzenia marketingu świetną, genialną kampanię zrobić wokół tego wszystkiego, że to się dzieje w Niemczech, tak, bo tam jest wypromowana dosyć mocno ta odmiana właśnie, wykorzystując w języku polskim, to może tak nie brzmi, tam Prince po niemiecku to też jest książę. Więc myślę, że jest sporo możliwości, no ale mówię, tych kampanii najwięcej reklamowych robimy w innych, dalekich, zamorskich krajach, ale myślę, że warto się pochylić też nad promocją jabłek wśród Polaków, naszych konsumentów, bo ja zawsze podaję taki przykład. Wiem, że trochę długo, ale Państwo sobie uświadomcie, jeżeli każdy z nas by zjadł kilogram jabłek więcej, to jest 5 jabłek razy 38 milionów Polaków plus milion Ukraińców, to 39 milionów. Trochę od sortu i tak dalej, to znaczy, że w Polsce zostaje 50 tysięcy jabłek przygotowanych, bo mówię, ocet idzie w trakcie sortowania, to ile to musimy wozić na dalekie rynki, ile to jest kosztów, najbliżej jest u nas na rynku, także zachęcam. Ja myślę, że kwestie odmian bardzo dobrze podsumowuje komentarz pana Damiana, jak go odczytam. Przede wszystkim moim zdaniem dla konsumentów odmian jest po prostu za dużo. My debatujemy, a Kowalski słyszał może o 5. Panowie, zgodzicie się? Jeżeli chodzi o galę, na pewno. Ja myślę, że my przeceniamy zainteresowanie naszych rodaków sadownictwem i jabłkami. Są przyzwyczajeni, że jabłko jest, było, będzie i jakby nie ma żadnych zabiegów, nie ma, jak to ktoś powiedział kiedyś na jednym ze spotkań, jabłko jest zbyt mało sexy, żeby po prostu uświadamiało, nie ma żadnych kampanii. Ludzie dużo lepiej niestety pamiętają jabłka wysypane kiedyś przy okazji protestów przy hotelu Sobieskim w Warszawie i palące się opony. To u ludzi jest, więc powinny być jakieś działania takie naprawdę z takimi trendseterami, z celebrytami, po to, żeby te jabłka wypromować w pozytywny sposób. Tak? No, promocja często tych jabłek to jest 5 tych owoców, czy soków, czy warzyw dziennie i dzieci dostają w listopadzie zielonego Glostera i po prostu no, koniec promocji. Także myślę, że to jest dużo do zrobienia na rynku krajowym. Fajnie, że promujemy się na dalekich rynkach, ale budujmy świadomość w fajny, przemyślany sposób. No sporo się dzieje, tu różne organizacje, projekty. Fajnie to wygląda, natomiast no, myślę, że w dalszym ciągu za mało tego jest. No, niestety no, głównym promotorem jabłek to jest tanio i w skrzyni sieci handlowe się prześcigają. Teraz o tej porze roku złoty 79 na promocji za jabłko. Słabo to widzę. Pan Karol skomentował, że pan Lewandowski mógłby pomóc w reklamie jabłek. Ale Lewandowskich jest dużo w Polsce. Nie wiem, czy ten akurat jest najlepszy. Na pewno by pomógł. Tak? Ja pamiętam, jak kiedyś Cristiano Ronaldo odstawił Coca-Colę. Po prostu nie chciał jej promować, postawił wodę. No ale niestety nasi zawodnicy no, są milionowe pieniądze zarabiają i no, mogliby pomyśleć o jakiejś takiej fajnej akcji. No zobaczymy. Możemy się na przykład dużo nauczyć od sektora jagodowego, szczególnie od producentów borówki, dużo fajnych promocyjnych działań, ale myślę, że też ileś rzeczy już się zadziała, także mam nadzieję, że to pójdzie w lepszą stronę. Panie Marcinie, tutaj podczas wystąpień obu panów ciekawa dyskusja dotyczyła Rediona Prince'a. Czy według pana Rediona Prince powtórzy historia Aidareta? Nie powinien tak powtórzyć. To, co powiedział Adam, dobrze byłoby, aby ta promocja nad nim jeszcze trochę była i sprzedawał się lepiej. Niestety ilość nasadzeń, która jest, i plon z hektara, na pewno będzie to odmiana, gdzie będziemy rwali w
normalne sezony bardzo dużo je i niestety uzyskiwane pieniążki za nią będą niskie. A czy podzieli? No ze względu na duża ilość, która jest, na pewno będzie tutaj jedną z ciężej sprzedających się od nią. Wiadomo, że rynek zostanie nam tylko polski, dalekie rynki, Retina Prince'a, no tak nie łapią, dopiero później, jeżeli już nawet nie tej gali, to jako zamiennik, tak, no nie, gdzie ją sprzedamy? Proszę pytanie. No właśnie, a propos sprzedaży i eksportu. Panie Marcinie, co w tym roku dzieje się z Goldenem? Czemu sprzedaje się tak słabo? Czy to wynika po prostu z dużej podaży, czy jakichś specyficznych uwarunkowań rynkowych? To znaczy w zeszłym roku zdecydowanie mniej było na południu Europy Goldena i tam można było odczuć, mieć takie odczucie, że zdecydowanie więcej sprzedajemy do Francji, do Hiszpanii tej odmiany. W tym roku nie dość, że tam nie sprzedajemy, to oni mają na swoich rynkach zdecydowanie więcej. To samo w tej chwili, jakbyśmy zobaczyli też stany magazynowane we Włoszech, też tego Goldena jest w porównaniu do innych lat więcej. Nie jesteśmy sami na świecie, jeżeli gdzieś będzie brakowało, oni będą mieli skąd wziąć, jak najbardziej my będziemy sprzedawać tego Goldena. Jeżeli Hiszpania, Francja będzie miała go więcej niż może będzie potrzebowała, no to niestety my nie mamy gdzie tej też odmiany sprzedawać. Znaczy jeden komentarz jeszcze, pamiętajmy, że to jest odmiana numer jeden we Włoszech, tak? Mówimy o setkach tysięcy ton, która natychmiast trafia do bardzo dobrej kontrolowanej atmosfery, mają bardzo duże jednolite partie i mówi się, że ta słabsza cena wynika z tego, że Włosi chcą jak najszybciej wypchnąć tego Goldena ze swoich chłodni. Zwróćcie Państwo uwagę, te pomysły, jeszcze całkiem niedawno wmawiano nam, że Golden z rumieńcem to jest w ogóle B, ma być jednokolorowy, tak? Teraz Włosi z tego zrobili nagle markę, gdzieś tam w górach, 1/3 rumieńca na tym żółtym czy zielonym Goldenie, na tym żółtym bardziej, to jest nowy pomysł. Dlaczego? Dlatego, że tam się Goldena wycina, nie ma nowych sadów Goldena, one są zastępowane przez nowe odmiany właśnie klubowe, chociażby Cosmic Crisp, sporo tych odmian mają wyłączność, więc to są sady w pełni plonowania, dobrze ustawione i tak jak Marcin powiedział, Hiszpania, Francja, przede wszystkim Włosi chcą wypchnąć ten rynek. Pamiętajmy, że te wszystkie zawirowania na rynkach globalnych, no też te możliwości sprzedaży dla Goldena się skończyły. Mamy też cały wschód, który Goldena, zarówno Serbowie mówią na niego zlatny, mają sporo tego, również Ukraina, Mołdawia. O tym też trzeba pamiętać, że te rynki, znaczy Golden też jest trudny w transporcie, widać na nim zaraz jakieś problemy obicia przy startowaniu, także gala tu wychodzi zdecydowanie lepiej. Panie Adamie, wspomniał Pan o odmianach klubowych. Podczas Pana wystąpienia Pan Aleksander napisał, ile może być tych odmian klubowych w Polsce? Maksymalnie 1% nasadzeń? Nie przesadzajmy, myślę, że zdecydowanie mniej. 1% nasadzeń, jeżeli weźmiemy sobie 1000 hektarów z tego Armiru, czy 1500 hektarów, proszę Państwa, to nie ma takiej opcji. No. Mówimy o dziesiątkach hektarów. Ja powiedziałem, one fajnie wyglądają PR-owo, ładnie to się o nich czyta, my też ładnie o nich piszemy, pani Justyna się stara i nasze koleżanki, koledzy z zespołu redakcyjnego, natomiast tak samo jest na Zachodzie, to może poza Włochami, czy na przykład w Stanach duży sukces tych odmian klubowych, ale to naprawdę my mówimy o niewielkim procencie, a w Polsce nie wiem, czy to jest 100, może 150, to no oczywiście nie liczę tych, mówimy o tych, na które mamy licencje i które po prostu są w naszych sadach, bo pamiętajmy, że odmiana klubowa to jedno, a druga to mamy odmiany takie powiedzmy markowe, tak zwane brandy i one niekoniecznie mogą być powiedzmy klubami, no ktoś to sprzedaje pod jakąś nazwą, właściwie każda w tej chwili organizacja ma jakiś swój brand i tego na pewno jest więcej, tak, to na przykład gdybyśmy jakąś fajnego Prince'a wymyślili, nie, chyba w Niemczech jest taka właśnie cała marka wokół tego wszystkiego, to też to może być takim powiedzmy tańszą wersją odmiany klubowej, tylko do tego musi być odpowiedni pomysł, marketing, no i to, żeby sadownik parę groszy za to więcej wziął niż, znaczy parę złotych, tak, więcej, nie mówię o groszach, niż za odmianę standardową, no bo, no ale ktoś za ten marketing musi zapłacić.
Panowie, ja teraz spotkałam się ostatnio z takim stwierdzeniem, usłyszałam to od szkółkarzy, że w tym gąszczu informacji na temat co sadzić, czego nie sadzić, sadownicy są bardzo zagubieni i w zasadzie nie wiedzą. Zatem co sadzić, a czego nie sadzić? Czy może skończyć? Niech Marcin odpowie pierwszy. Niech Marcin odpowie pierwszy. Proszę. Najlepiej to sadzić, co rynek potrzebuje. No proszę Państwa, no, co sadzić? Na pewno odmiany, która jest jakaś perspektywa handlu. Tutaj też musimy pamiętać, że w tej chwili jest wielki boom na tą galę. No, wszyscy sadzą ją, drzewek brakuje. Na jesieni każdy, nawet szkółkarze nie myśli, że tak się dobrze sprzeda. Ale to, co pokazał Adam w tych zestawieniach, proszę Państwa, nie daj Boże, ktoś nam zabierze Indie i jeszcze jakiś jeden kraj tego eksportu, no i z tą galą też nie będzie tak kolorowo, jak teraz wygląda. Co sadzić? To wszystko w zależności, na co my liczymy. Jeżeli ktoś ma jakieś wejście do supermarketów, no to dlaczego nie sadzić Ligola, Championa nadal i Prince'a? No to najczęściej, najbardziej w ogóle sprzedaje się te odmiany, jeśli chodzi o ilość. No i nie ma problemu z wyprodukowaniem z tonażem hektara. Jeżeli ktoś umie przygotować i wysłać do Indii, no to na pewno galę. No, w tej chwili nie ma takiego rozwiązania, że sadźmy galę i będziemy bogaci, sadźmy gruszkę konferencję, będziemy bogaci. Chcę właśnie nawiązać jeszcze też tylko dwa zdania na temat gruszki konferencji. Proszę Państwa, no wiadomo, że w porównaniu do tych jabłek zdecydowanie droższa jest ta gruszka i nas to zachęca do nasadzeń. Ale proszę Państwa, łatwo też sobie podczas tych spotkań wywnioskować, na których często mówimy, gdzie my sprzedajemy te gruszki. My sprzedajemy to najwięcej do dwóch krajów, do Kazachstanu i do Białorusi. Jeżeli, nie daj Boże, jakieś zawirowanie będą, że tam te owoce my nie sprzedamy, to oczywiście też będą problemy i z tą gruszkami odmiany konferencji. Dlatego tutaj nie ma w tej chwili jednoznacznego odpowiedzi, co sadzić, żeby będzie dobrze. Musimy sami podjąć tą decyzję i przemyśleć, gdzie my chcemy to sprzedawać. Ja myślę, że warto popatrzeć na to, co robią Włosi. Tam nie przybywa nowych hektarów, tylko po prostu są wymieniane te starsze odmiany. Nawet mają Pink Lady na nowy klon, tam Rossi Glow i tak dalej. Natomiast no, u nas niestety nie mamy takiej możliwości jak Włosi, że mają, nie wiem, 20 kilka nowych odmian. Te ich organizacje szukają pewnych wyłącznościowych umów na właśnie jak od Amerykanów, chociażby Cosmic Crisp, gdzie mają wyłączność na Europę. No, nas na to nie stać, poza tym no, zbyt jesteśmy rozdrobnieni i też wiele firm, niestety no, trzeba taką gorzką prawdę powiedzieć, obawia się tutaj udostępnić odmiany klubowe, po prostu ze względu na brak ochrony praw intelektualnych, czy po prostu no, nagle ktoś pojawi się i u siebie sobie sam nielegalnie te odmiany będzie namnażał. Tak? Natomiast ja bym zwrócił jeszcze uwagę na jedną rzecz, o czym mówił Marcin tutaj, bo jedno to jest zrobić te sady, a druga sprawa, proszę Państwa, szczególnie w przypadku gali. Tu jest bardzo dużo błędów dotyczących zbioru i potem długiego przechowywania. Jeżeli my się nastawiamy na rynki europejskie, no to właściwie w 48 godzin dojedziemy wszędzie. No, abstrahuję od wschodniej granicy. Natomiast, czy nawet szybciej, jeżeli mamy tam kilka kart do tacho. Natomiast jeżeli nastawiamy się na wysyłki zagraniczne, pamiętajmy, że Indie szukają jabłek też nie tylko w grudniu, w styczniu, w lutym, ale szukają też przede wszystkim w tych okresach, powiedzmy, wiosennych, tak? No i ta gala generalnie, mówi się, że to jest, też pamiętajmy, że na południe to jest często taki segment zbierz i sprzedaj, ona nie jest aż tak długo przechowana. To my, może Marcin parę słów jeszcze powie o tym przechowywaniu, my tak tutaj się wyspecjalizowaliśmy w tym długim przechowywaniu gali i pamiętajmy, że te parametry bardzo mocno spadają. Są taka popularność chociażby no, stosowanie NMCP w samym sadzie, w tej formulacji płynnej, potem w obiektach, to głównie chodzi o to, żeby utrzymać tę jędrność. Ta jędrność, to, że my wyciągamy ją, ma 6 kg,
nie wiem, na przykład 5-8, ona przez miesiąc, jak będzie płynęła w tym kontenerze, ten kontener ma tylko i wyłącznie regulację temperatury, tam nie ma kontrolowanej atmosfery, no to w tym momencie to minimum ten kilogram straci, więc często jest tak, że my wysyłamy doskonałej jakości gale, ale na przykład to, co Marcin pokazywał na zdjęciach, te rozpady wszystkie starcze, one się pojawiają, szczególnie z młodych drzewek, duże owoce, to często się pojawia, także też to trzeba z tyłu głowy mieć, plus wielu eksporterów narzeka, że w Polsce jest ciężko zdobyć duże, jednolite partie takiego samego towaru. Panie Adamie, dziękuję. I teraz już ostatnie pytanie rynkowe do pana Marcina, a potem przejdziemy do tych zagadnień agrotechnicznych. Panie Marcinie, pana zdaniem, pan Andrzej dopytuje, jaki jest powód tego, że w tym sezonie sprzedaż jabłek na rynkach hurtowych, na Broniszach jest tak słaba? Czy jest to mniejsza liczba hurtowników? Kilkanaście lat temu można było sprzedać znacznie większe ilości jabłek. Czy ma pan jakieś poglądy na tę kwestię? Znaczy, mam poglądy i to takie, można powiedzieć, drastyczne, które wszystkim się nie podoba. Proszę Państwa, no jedną z większych przyczyn to jest rozbudowa, duża ilość powstałych dyskontów, czy to ta z owadem, czy ta druga, która się licytują, gdzie można taniej kupić. No ile tych małych sklepików, małych bazarków pozamykało się. Kto pójdzie do sklepu kupić za 4 czy za 5 zł kilogram jabłek, jak przebijają się jedni z drugimi reklamami, że u nich jest taniej po złote 79. Według mnie jest to ewidentna przyczyna, a wiadomo, że no jak też gdzieś tam wyciekają statystyki, ile kupują jabłek rocznie, zarówno jedna, czy druga, czy trzeci sklep, czyli ta sieci supermarketów, no u nich to wzrasta i to bardzo dynamicznie. Widzimy też teraz nawet na portalu tym sprzedającym owoce, że jedna z sieci nadal poszukuje dostawców indywidualnych właśnie jabłek. Jest to, wiadomo, że jest to gra potem rynkowa, bo jeżeli jest bardzo dużo dostawców, mają zdecydowanie łatwiej zbić cenę. Druga rzecz, oczywiście przyjmują rynek, zdecydowanie więcej jest tych dostępnych sklepów też w mniejszych miejscowościach, w mniejszych miasteczkach, no i to powoduje to, że no, niestety no, na Broniszach na pewno tego ruchu będzie zdecydowanie mniej. Jeden mały komentarz. Kiedyś Biedronka się pochwaliła chyba 2 lata temu, że sprzedała 113. Numer jeden, proszę Państwa, to były ziemniaki, pomidory i jabłka. Znaczy taka pierwsza trójka tam w granicach 110-113 tysięcy ton. Pomidory, jabłka i ziemniaki. Pamiętajcie Państwo, jak ktoś chodzi do sklepu, to już nie będzie szedł specjalnie nawet do swojego ulubionego sprzedawcy po to, żeby kupić jabłka. No bo po prostu nawet gorszej jakości kupi je w sieciach handlowych. My szacujemy, że co najmniej w tej chwili, no bo 3,5 tysiąca prawie sklepów Biedronki, ponad tam chyba 800 Lidla, ponad bardzo się szybko rozwijając chociażby sieć Dino i tak dalej, i tak dalej. No proszę Państwa, to jest w granicach, myślimy, że około 50-60% sprzedaży jabłek tych na świeżynek w Polsce idzie w tej chwili przez sieci handlowe, z czego pewnie te 3 czy 4 największe, a może 3 największe, mają połowę tego, więc to też ma znaczenie, bo przez te tak zwane koszyki zakupowe, to już będę kończył, ale to jest bardzo ważne, Państwo wiedzieli, to został jeden z głównych produktów, którym się jakby no, zbija tą cenę koszyka. Tak? Niestety jakby konsumenci zdali sobie sprawę, ok, no, musimy zapłacić więcej za zboże, więc no, teraz może akurat to jest zły przykład, ale za chleb, za masło były te wszystkie jazdy. Natomiast jakby nikt nie rozumie, że koszty produkcji jabłek, ich dostawy, ale też popatrzmy na firmy, które dostarczają kartonów, pracy pracowników, one bardzo wzrosły. Na ceny jabłek przez ostatnie 3 lata no były 3,49, potem 3,99, teraz gdzieś się znajduje te tak zwane jabłka premium za 4,49, no ale jakbyśmy patrzyli na średnią cenę z ostatnich powiedzmy paru miesięcy na wolumen tej sprzedaży, nie wspomnę o tych, nie będę tu, żeby nie przeklinać na wizji tych skrzyniak, bo ja jestem ich wielkim przeciwnikiem tego, co tam w środku było, tak zwany paździerz jabłkowy, wożony nie raz i nie dwa, pokazywany u nas, no to ta średnia cena, proszę Państwa, no jest bardzo niska, na pewno jest
średnia z ostatnich 5 lat jest bardzo podobna. Mimo że koszty sadownikom wzrosły bardzo drastycznie. I stąd też jest kwestia tego typu, tak jak Marcin powiedział, że ilość sklepów detalicznych, mniejszych, nawet w mniejszych miejscowościach, no właściwie wszędzie jakiś dyskont, jak nie postawiony został, to się buduje. Jeszcze tylko skończę. Niestety jabłko zostało wybrane jako taki produkt, który ma być antyinflacyjny według mnie. No i tutaj jest ta przyczyna i druga sprawa. Proszę Państwa, bardzo dużo, zobaczcie, nawet w rejonie Warszawy, ile było na wschodniej części, czy tam południowej, jakichś takich targowisk, gdzieś tam sprzedawało się w ciągu dnia, można powiedzieć, już teraz nikt nie pamięta, ale stara kapusty, czy półstara śliwek, czy dwa żuki czegoś. W tej chwili już tych takich bazarków nie ma, są jakieś tam popostawiane wieżowce, osiedla i tak dalej. No i to wszystko się powoli króci. Nie musimy patrzeć na Warszawę, możemy patrzeć na Olsztyn, na Białystok i tak dalej. Wszędzie to się króci. Niestety te rynki hurtowe też muszą to odczuwać, że mamy zdecydowanie mniejszy obrót tym ilościami samochodowymi tych owoców. Panie Marcinie, idźmy teraz w stronę pytań dotyczących sytuacji w sadzie. Na pewno pan spodziewał się tego rodzaju pytań. Proszę powiedzieć, czy pana zdaniem te spadki temperatury prognozowane dla różnych rejonów na poziomie minus 5, minus 6, tutaj widziałam, niektórzy widzowie pisali o minus 8, czy w tej fazie, zakładając, że te pąki są rozwinięte na niektórych kwaterach w dosyć zaawansowany sposób, czy mogą wystąpić uszkodzenia? Proszę Państwa, pamiętamy w tamtym roku, w tamtym sezonie, w tamtym roku przymrozki z 8 czy tam 6 kwietnia, które też spadły do minus 8 wtedy. No na pewno jeżeli chodzi o ilościowy spadek, to nie musimy się martwić, to one nam nie zredukują pony. Ale jeżeli chodzi już o jakość, każdy ruszony, czyli jeżeli ruszy wegetacja, widzimy części zielone i spadek temperatury do minus 5, to w tej chwili na pewno nic nie zrobi, ale poniżej 5 stopni, jak będzie minus 8, na pewno różnego rodzaju ordzawienia, języki, potem na owocach będziemy widzieli. Na pewno zdecydowanie większe będą szkody już, jeżeli chodzi też o ilościowe w gatunkach pestkowych. Panie Marcinie, wspominał Pan w swoim wystąpieniu o potencjale, jeśli chodzi o presję ze strony parcha jabłoni. Czy są takie przesłanki, które mówią o tym, że w tym roku może być jeszcze trudniej? Jeden tutaj z widzów, widziałam, komentował, że może być ciekawie, bo teoretycznie w prognozach pogody nie było dzisiaj deszczu, a padał. Właśnie w prognozach deszczu nie było. Proszę Państwa, na pewno bardzo ładnie widać jest, jak ktoś teraz chodzi do cięcia, czy bywa w sadzie, że cały czas jest to wszystko mokre. Ja po tym właśnie zabiegu sobotnim miedzią, jak dzisiaj byłem, zdecydowanie szybciej drzewa wysychały, bo po tym deszczu dosłownie, nie wiem, godzinę, półtorej już te drzewa były suche. Na innych kwaterach, gdzie nie było zrobionego zabiegu, na pewno te drzewa były mokre. Czy będzie ciekawiej? Wszystko zależy, proszę Państwa, jak była ochrona na końcu sezonu. Ja wiem na pewno, że w 2022 roku ta ochrona nie była taka szczelna, jeżeli chodzi o końcówkę, bo zdecydowanie więcej mieliśmy też na wiosnę, jak otwierane były komory chłodnicze, sygnałów, jeżeli chodzi o parcha przechowalniczego, tak zwanego wtórniaka, czy to na Goldenie, czy na Ligolu, w tej chwili odpłukać nawet na Gali, problemów z wtórniakiem nie ma, są problemy bardziej fizjologiczne, spowodowane tą gorącym latem. Lato było bardziej suche, jesień nie była taka aż mokra, bo pamiętamy, że udało nam się oberwać owoce w miarę dobrze, bo nam wiele nie przeszkadzało. 2022 był zdecydowanie mokrzejsza jesień, no i to myślę, że na pewno ten potencjał, jeżeli mogę się mylić, ale według mnie potencjał parchowy z 22 na 23 był zdecydowanie większy niż jest obecnie, no ale wiadomo, jest zawsze jakiś tam rodzynek, gdzie były sady pryskane tylko do czerwca, a później nie było robione zabiegów. Jeżeli mamy tego sąsiada, no to na pewno będziemy mieć problemy. A takich sadów przybywa coraz więcej w Polsce.
Panie Adamie, to teraz pojawił się temat, o którym w zasadzie mówimy już od kilku ostatnich sezonów. Przeczytam panu komentarz od jednego z naszych widzów. Dziś podczas protestu mówiło się o tym, że to prawdopodobnie ostatni sezon bez kaptanu. Czy ochrona bez tej substancji w takim sezonie parchowym będzie skuteczna i możliwa? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to jest jedna z podstawowych substancji w ochronie sadów i też relatywnie tanio, tak? Jeden zabieg nie jest, proszę Państwa, najdroższy. Tak? Prawda jest taka, że było kilka sygnałów przez ostatnie lata, że coś się może z tym kaptanem zadziać. I zdecydowanie, jak się rozmawia z producentami tej substancji aktywnej, no, potwierdzają to, że w Unii Europejskiej toczy się w tej chwili debata o przyszłości tej substancji aktywnej. I to głosowanie nad tym, co dalej z tym zrobić, czyli z tą substancją aktywną, miało być w styczniu, w lutym. Nie wiem, jakie są w tej chwili losy. Wiecie Państwo, że w tej chwili to wszelkie takie decyzje są w dużej części wstrzymane ze względu na nie tylko polskie, ale europejskie protesty rolników. Dzisiaj, no wczoraj Wojciechowski komisarz zapowiedział, że będą pewne rzeczy wstrzymane. Dzisiaj tutaj rzecznik komisji, ja słuchałem przed spotkaniem z Państwem, zaprzeczał, że to były prywatne opinie pana komisarza, że jednak trzeba dbać o środowisko, tylko dlaczego kosztem sadowników. Także proszę Państwa, pomysł był taki, że na przykład kaptan ma zostać, ale uwaga teraz, proszę się trzymać foteli, ma być tylko w uprawach pod osłonami. To szczególnie nasze sady są tak pod osłonami. I bardzo mocny był lobbying zarówno polskich sadowników, organizacji sadowniczych, jak i włoskich po to, żeby tą substancję aktywną utrzymać, tak? Natomiast to znowu jesteśmy na etapie nieracjonalności i niepatrzenia na rynek produkcji owoców w Europie, tylko na kolejną decyzję polityczną. Weźmy, proszę Państwa, wywalmy kaptan, bo jego się dużo stosuje. No bo z racji ilości zabiegów, jeżeli popatrzymy na ilość stosowanego kaptanu jako substancji aktywnej w całej Europie, Marcin się ze mną zgodzi, patrzy na schematy ochrony, relatywnie stosujemy najwięcej, tak? Miedź i kaptan, tak, proszę Państwa. Więc no, miedzi nam nie zabiorą, no więc kaptan jest nacenzurowany. Natomiast były takie dyskusje, że okej, no to może jeżeli nie tak, no to zostawmy 3 albo może maksymalnie 6 zabiegów. Generalnie tendencja jest taka i obrona tego preparatu, że ma bardzo duże znaczenie, jest jednym z kluczowych w ochronie, no bo jeżeli byłaby faktycznie taka fatalna w skutkach dla sadownictwa europejskiego, żeby kaptan wycofać, to w walce z parchem niewiele nam co zostaje. Także na dzień dzisiejszy nie ma żadnych potwierdzeń, co możemy zrobić. No i nie ukrywajmy, to jest to tutaj pan Bogumiak, że jak wyleci kaptan, to tylko chyba sadowniczy polexit, natomiast wtedy będziemy mieli Serbów, producentów z Mołdawii, z Ukrainy, skąd byś nie było i nie byliby z Unii Europejskiej, żeby no sobie tym kaptanem walczyć, tak? Więc proszę Państwa, no, dla mnie to jest coś, co jest niedopuszczalne i to jest przykład takich absurdów związanych z nieracjonalnym wprowadzaniem słusznych w sumie decyzji na temat lepszego dbania o środowisko, tylko dlaczego to ma się odbywać kosztem sadowników. Także jeżeli by na dzień dzisiejszy nie ma żadnych potwierdzeń, że kaptan wyleciał i że go nie będzie, natomiast taka dyskusja, proszę Państwa, na bardzo poważnym poziomie trwa i tu akurat wszelkie protesty rolnicze są jednym z pozytywnych argumentów, przy czym oczywiście no jeżeli się kaptan załapie jako element Europejskiego Zielonego Ładu, no bo jednym z elementów jest ta redukcja zużycia środków ochrony roślin o 50%, tak, więc tak to wygląda. Pamiętajmy, że jeżeli na przykład w Polsce jest 4 kg tych substancji aktywnej na hektar, no to, a na przykład w Holandii 8, no to jak połowę mielibyśmy zmienić, no to już w ogóle byłaby jakaś masakra. Więc no tak to wygląda. Także trzymajmy kciuki i myślę, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych oficjalnych komunikatów, bo na pewno one by się w przestrzeni medialnej, publicznej pojawiły, że coś z kaptanem na pewno to były te miesiące, gdzie los kaptanu miał się ważyć. Niektóre państwa, czyli przedstawiciele, tu słyszałem chociażby o naszych zachodnich sąsiadach, aż tak bardzo jak my, po prostu im ktoś ma więcej produkcji jabłek, tym bardziej tej substancji, mówię jako kraj i organizacje branżowe, będzie lobbował za tym, żeby kaptan pozostawał w doborze.
Panie Adamie, dziękuję. Patrzę na czas, bardzo nas goni, a w zasadzie to jesteśmy po czasie, dlatego teraz trzy pytania do pana Marcina ostatnie. Proszę o takie zwięzłe odpowiedzi. Sól potasowa w kwaterach gali, czy już jest za późno? To znaczy tak, w starszej najlepiej sól potasową się siać jednak jest zimą. W starszej gali, gdzie mamy większy system korzeniowy, myślę, że jeszcze bym się skusił, nie obawiał się. Oczywiście w młodych nasadzeniach jest to już, no powiedzmy, pod dużym ryzykiem uszkodzenia korzeni. Według pana, jaki jest najlepszy produkt, substancja do zabielania drzew jabłoni, gruszy, czereśni na przedwiośniu? O, tutaj wiadomo, że prześcigają się różne firmy, każdy ma swój lepszy. No, rozwiązanie jest wiadomo, który najlepiej bieli, ale my używamy glinki kolinowej, jest to problem trochę może rozmieszania, rozpuszczenia, ale tutaj jest odpowiedni, no efekt jest odpowiedni, dwu-trzykrotne stosowanie jest wystarczające, żeby przy dawce tych 30 kg, żeby utrzymać ten biały nalot na drzewa. Panie Marcinie, i ostatnie pytanie, w zasadzie podsumowujące pana prezentację. W różnej formie te pytania się pojawiały, ale jak zapobiegawczo, profilaktycznie walczyć z chorobami kory i drewna, jakie substancje wybierać? Znaczy, wiadomo, że to, co jest dopuszczone rzeczywiście, nie można mówić o produktach niedopuszczonych. No, w tej chwili możemy stosować miedzian, na pewno bardzo dobrze jest stosować produkty też oparte na, wbrew pozorom, na kaptanie. One utrzymują, dobrze zabezpieczają. Toksin jest wycofany, rewelacyjny był do zastosowania w terminach jesiennych, czyli w trakcie tych opadania liści, czy zaraz po opadnięciu liści, toksin na dłużej utrzymywał. No oczywiście, czyli mamy kaptan, miedzian, to są produkty do zapobiegawczego stosowania. Oczywiście do takiego czyszczenia fitosanitarnego możemy stosować różnego rodzaju jakieś tam produkty, które stosujemy do odczyszczenia w ubojniach i tak dalej, czyli natlenek wodoru, czy nawet soda kaustyczna do punktowego lub podchloryn też do opryskiwania drzew. Ale to są produkty do niszczenia zarodników, ale one nie zabezpieczają, musimy pamiętać o tym. Czyli do zabezpieczenia stosujemy kaptan lub miedzian.